Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maria Panna. Radkowie, posłuchajcie. Ludzie w rządach, a nawet w naszej hierarchii, wydaje im się, że ludzie są tylko po to, aby spełniać ich zachcianki. Odebrali wam samo myślenie. Odebrali wam serca, wasze uczucia. Nie jesteście już wolni. Staliście się niewolnikami. Zakneblowali wam usta. Macie milczeć i być posłuszni. Wykonywać wszystko, co wam każą. Staliście się niewolnikami systemu i elit klas. Zabiorą wam wszystko, kawałek po kawałku. Wasze wartości, wolność, wasze sumienia. Nawet się nie spostrzeżecie, że jesteście monstrum. Człowiek wolny w pełni godności dziecka Bożego chodzi z podniesioną głową, z uśmiechem na twarzy. Wielu z was utraciło tę godność. Dało się zakłuć w systemie nowego prawa. Milcz i rób wszystko, co ci system każe. Żeby przeżyć, dostaniesz miskę ryżu. Jeśli nie przeciwstawicie się tyranii, tym barbarzyńcom, którzy gnębią świat dla nędznego zysku, próżnej światowej czci i nic nieznaczącej chwały, utracicie swoją wolność na zawsze. Wasze rodziny i dzieci staną się monstrum, bez uczuć ludzkich, niewolnikami elit klas. Wartości, jakie macie w sobie, szybko wam je odbiorą przez haniebne ustawy, które są dla was i dla waszych serc zniewoleniem. Rozbiorą wam Kościół cegła po cegle, a jego centrum stanie się spustoszone. Będzie to ohyda ziejąca pustką, taką samą jak wasze serca. Zamiast słuchać najpierw Pana Boga, słuchacie ludzi, którzy prowadzą was na rzeź. Ci, którzy są wypróbowani w ogniu, będą prześladowani nawet przez pasterzy, odstępców Kościoła. Ludzie o spaczonych umysłach boją się nawet wody święconej, jak diabeł. Będzie jeszcze jedno podejście. Do ostatniej cegły rozbiorą wam Kościół za niewiarę, za profanację, za brak kolan przed Stwórcą, za przyjmowanie ciała Pańskiego do łapy, bo nie przeciwstawiliście się tym nieprawościom i bardzo żeście Boga w tym zasmucili. Prawdziwe dzieci Kościoła będą jak fundamenty powiązane czteroma narożnikami. Nie będą chwiejni. Będą kroczyć twardo po fundamentach wiary. Nie pójdą na kompromis ze światem, za najemnikami w owczych skórach, których sumienia są napiętnowane niecnymi czynami. Poznają w nich wilka i uciekną od nich. Gdy świat będzie się bawił, wy prześladowania będziecie cierpieć z powodu mojego imienia. Oni już zhańbili swoją duszę, przyjąwszy trzy dary szatana. Władzę, mamonę i tłamszą się w nieczystościach nierządu. Wy natomiast dzieci światła, walczcie, walczcie o wiarę, wasze wartości, o wolność. Nie tu nasz kres, tu życie się nie kończy. Wymiar ducha jest dobrze znany dzieciom światła, gdyż Bóg, nasz Stwórca, jest duchem. I to, co zaszczepił w nas, uleci z naszych ciał i wróci skąd przyszło, do Ojca i Syna. Lecz ci, co pohańbili swoje ciała i dusze, którzy gnębili i prześladowali dzieci Boże, oni też trafią do Ojca. Ich Ojcem jest Ojciec Kłamstwa, który kąpie się w nieczystościach tego świata. Morderca i oszust, odwagi, brońcie swojej wolności, którą chcą wam odebrać przez nędzne i gorszące ustawy ludzie w naszych rządach i hierarchii, którzy są na usługach Antychrysta. Nie pozwólcie sobie zakłuć waszej twarzy, zakneblować ust, gdyż Bóg stworzył was na swój obraz i podobieństwo. Ci, którzy dają dyspensę na prawo Boże, postawili się ponad Boga. Tym samym ujawnili się, kim są i komu służą. Nie idźcie za nimi, bo zginiecie razem z nimi. Oni już odpadli od wiary i kroczą drogą zatracenia. Nie przyjmujcie ich ustaw, bo są niegodne, wstrętne przed obliczem Bożym. Zdrajcy oddali władzę Cezarowi,
rządowi, który daje niegodziwe ustawy, które zniewalają człowieka. A hierarchia odbiera człowiekowi bojaźń Bożą i wiarę w ufność Bogu. Ci, którzy rujnują i czynią wasze świątynie ohydą spustoszenia, a które są wasze ciała dla Ducha Świętego, oj biada im. Odebrali wam twarze, zamknęli wam usta, z Chrystusa uczynili zarazę. Jego Kościół stał się przez nich siedliskiem zarazy. Nie pozwalają nawet całować ran Chrystusa, bo to może was zarazić. Po co przyjmujecie ciało Pańskie? Przecież wmówiono wam, że jest nośnikiem zarazy. Oto jest oszustwo Antychrysta, a wy daliście się zwieść przez nędzne ustawy naszej hierarchii. Nawet woda święcona zaraża. Mam pytanie, to po co chrzcicie wasze dzieci? Przecież woda święcona zaraża. Nie boicie się ich zarazić? Kaci dusz, woda święcona jest potrzebna do wszystkich prawie sakramentów w Kościele. No tak, tylko w kropielnicach zaraża. Nie, bratkowie, ja wam powiem, dlaczego nie ma wody święconej w kropielnicach. Osoby, które są na usługach szatana, boją się tejże wody, bo jest to dla nich bić jak na diabła. Żegnając się wodą święconą, leczycie wasze ciała i duszę, jeśli czynicie to z wiarą. Jest to ochrona przed zakusami złego. Pozbawili was tej ochrony przed złem, a dali wam muchozol do odkażania. Ha! Byście czasem pypcia nie dostali z tej czystości ciałka, bo tylko o nie dbacie, a o dusze wasze? W dodatku deptacie ciało Pańskie, bo odrobinki partykuł lecą na ziemię. Zastanówcie się, czy naprawdę jesteście posłuszni Ewangelii i jej postawie przed Królem Jezusem, czy raczej nieposłusznym synom najemnikom, którzy rozbierają wam Kościół cegła po cegle, sakrament po sakramencie, postawę przed Bogiem, jaka mu się należy. Odcięli wam kolana i pozbawili was bojaźni Bożej. Dlatego chodzicie puści i bez wiary. Wasza wiara zatrzymała się na waszych ustach, ale serca wasze i postawa przed Bogiem nie ma nic wspólnego z Kościołem Jezusa Chrystusa. Zrobią wam z Kościoła judeo-protestancki zbór z oprawą katolicką, jak się nie opamiętacie i nie sprzeciwicie się temu. Dziś niewielu zostało prawdziwych arcybiskupów. Dziś 80% to arcykapłani z pierwszego wieku. Ja ostrzegłem, ja nie osądzam. Spójrzcie do tyłu za siebie w Kościele, na mszy świętej, jak jesteście. Ilu was jest? Jak wy wierni nie przeciwstawicie się tym haniebnym ustawom, jakie dają wam najemnicy Kościoła przez te nic niewarte konferencje plenarne, tylko dalej pójdziecie za baranami, jak te owieczki na rzeź. Zrozumcie wreszcie, że oni władzę Boga oddali Cezarowi. Teraz tylko czekać, kiedy policja będzie rządzić Kościołem. Za komuny tam nie weszli, ale za Judaszy wejdą. No cóż, bratkowie, ja wiem, co mam robić, ale żal mi tych, co słuchają tych, co nie słuchają Ewangelii i łamią przykazanie Boże przez dyspensy. Mówią, że grzeszymy przeciw piątemu przykazaniu, tak? Na pewno tak jest? To wy jesteście mordercami, bo zabijacie w nas duszę i czynicie z naszych świątyń spustoszenie i brak wiary. Nigdy tego nie było, ale Ewangelia nas poucza. Pojawiło się wielu antychrystów, a Jezus przestrzegł przed najemnikami i wilkami w stadzie. Powiedział jeszcze taką ważną rzecz, przed którą powinniście dziś się bronić i stawiać jej opór. Nie bójcie się tego, co zabija ciało. Bójcie się raczej tego, co zabić może waszą duszę. Niestety, ale ci, co mieli was strzec przed światem, zabijają w was duszę i wiarę. To, co powiedziałem, to tylko z troską o wasze dusze, byście wreszcie przejrzeli, bo nie tu nasz kres. O nie! Któż jak Bóg? I pamiętajcie, bratkowie,
Jeszcze jedna taka ważna sprawa, króciuteńko. W tym całym zamęcie, jaki mamy, w którym niestety nasza hierarchia podała się i bierze udział, nie zapominajcie o starszych ludziach, bo to kapłani z ambon tak ich wystraszyli, że siedzą w domach przed telewizorami. To są właśnie sąsiedzi. Zajrzyjcie do tych ludzi, może im coś potrzeba, cokolwiek. Może potrzeba wezwać jakiegoś dobrego kapłana, najlepiej z tradycji. Dlaczego z tradycji? Bo oni się nie boją zarazić. Nie zapominajcie o swoich sąsiadach. Bratkowie, niech wam Pan Bóg błogosławi, a matka droga prowadzi drogami syna. I pamiętajcie, przed Panem Bogiem zawsze kolana. A jeszcze jedno, ci, co idą na końcu w kolejki, bo mówią, że idą tradycyjnie przyjąć, czy są świadomi tego, że jak idą po wszystkich środkiem kościoła, a wiadomo, partykuły zawsze lecą, deptocie ciało pańskie, deptocie ciało pańskie. Jeżeli już chcecie przyjąć tradycyjnie, to idźcie do proboszcza i powiedzcie, że my będziemy na końcu przyjmować, ale my idziemy z boku. Nie będziecie deptać po partykułach, bo spytajcie się księdza, ile jest zawsze partykuł na patynie, a ile było na waszych rękach. Deptocie ciało pańskie podczas mszy świętej, nieświadomi ludzie. Ogarnijcie się wreszcie. Amen.